Dzisiaj poćwiczymy najmniejszą wspólną wielokrotność. W języku angielskim the least common multiple. Spójrzmy na to ćwiczenie. Pytają nas, jaka jest najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 18 i 54. Inaczej można to zapisać, jakie jest NWW, czyli NWW z liczb 18 i 54 równa się znak zapytania. Musimy zgadnąć, jaki jest znak zapytania, tak naprawdę obliczyć. W języku polskim piszemy NWW, tutaj jest LCM jako skrót od least common multiple. My mamy NWW, najmniejsza wspólna wielokrotność, 18 i 54. Przejdźmy do naszej tablicy, zapiszmy. Chcemy wiedzieć, ile jest NWW z 18 i 54. Mamy kilka sposobów na podejście do tego zadania. Jednym z nich jest użycie rozkładu liczby na czynniki pierwsze. Przy okazji ciekawostka. Warto wiedzieć, że liczby pierwsze używane są w kryptografii. Wykonajmy rozkład na czynniki pierwsze. Zacznijmy od liczby 18. Rozkładamy ją na czynniki pierwsze. Liczba pierwsza 2 razy 9. 9 nie jest pierwsza, rozkładamy dalej. Można ją rozłożyć na 3 razy 3. 2, 3 i 3 są liczbami pierwszymi, zatem 18 w rozkładzie na czynniki pierwsze to jest 2 razy 3 razy 3. Przejdźmy do 54. 54 to jest inaczej 2 razy 27. 27 na 2 się nie podzieli, ale podzieli się przez 3. 3 razy 9 daje nam 27 i ponownie 9 to jest inaczej 3 razy 3. 2, 3, 3, 3 to są wszystko czynniki pierwsze, w związku z tym 54 w rozkładzie na czynniki pierwsze ma taką postać. Teraz musimy wybrać odpowiednie czynniki, zaraz powiem Wam jakie, pomnożyć i otrzymamy najmniejszą wspólną wielokrotność. Uwaga! Wykreślamy teraz w drugiej liczbie te czynniki, które są już w pierwszej. Tu mamy 2, 3 i 3. Tutaj też jest 2, więc możemy wykreślić. Trójka tam była i ta trójka tam była. W związku z tym te liczby 2, 3, 3 i 3 mnożymy przez siebie. Napiszmy, to jest 2 razy 3 razy 3. Zwróćcie uwagę, że to daje nam 18. I z tej liczby mamy jeszcze tą trójkę. Razy 3. Zwróćcie uwagę, że ta liczba to jest 54. W takim razie najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 18 i 54 to jest po prostu 54. Inny sposób obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotności to tak zwana metoda siłowa. Wypisujemy po kolei wielokrotności liczb i sprawdzamy, która liczba powtórzyła się jako pierwsza. Sprawdźmy, czy nie byłoby to szybciej. Napisalibyśmy wielokrotności liczby 18. To jest 0, 18, 36, 54, 72 i tak dalej. Wielokrotności 54 to 0, 54, 108 i tak dalej. Tutaj powtórzyła się nam liczba 54 i jest to najmniejsza wspólna wielokrotność 18 i 54. 18 to tak naprawdę 3 razy 54. Możesz się teraz zastanawiać, dlaczego robiliśmy ten przykład taką metodą jak powyżej, czyli rozkładem na czynniki pierwsze, gdy ta metoda poniżej dała nam wynik dużo szybciej. Jest kilka powodów. Po pierwsze, fajnie jest rozłożyć liczby, a potem zbudować je jeszcze raz. Zbudować najmniejszą wspólną wielokrotność. Po drugie, ta metoda przydaje się, gdy mamy do czynienia z dużymi liczbami. Może się zdarzyć, że najmniejsza wspólna wielokrotność będzie gdzieś daleko, i zanim wypiszesz te wielokrotności, minie dużo czasu. Tym sposobem, z rozkładem na czynniki pierwsze, idziesz po kolei, wiesz co robić i kiedy skończysz. Przejdźmy do serwisu Khan Academy i sprawdźmy, czy dobrze obliczyliśmy. To powinno być 54. Wpisujemy, zgadza się. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 36 i 12. To będzie proste. Mam nadzieję, że już wiecie. Zastanówcie się chwilę. To będzie po prostu 36. Dlaczego 36?
Bo inaczej 36 to jest 3 razy 12. Sprawdźmy, czy to będzie 36. Przejdźmy dalej. To było bardzo proste. 12 i 10. Może przejdźmy do tablicy i policzymy szybciutko najmniejszą wspólną wielokrotność z liczb 12 i 10. Przewiniemy sobie. Chcemy wiedzieć, jaka jest. A, weźmiemy żółty kolor. Najmniejsza wspólna wielokrotność liczb 12 i 10. Znów mamy do wyboru dwie metody. Metoda siłowa, czyli wypisujemy po kolei, albo metoda z rozkładem na czynniki pierwsze. Metoda siłowa. To jest 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72 i tak dalej. Czyli wypisałam po kolei wielokrotności 12. Wielokrotności 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Już nie muszę dalej widać. Najmniejszą wspólną wielokrotnością jest 60. Wróćmy do serwisu Khan Academy. Sprawdźmy, czy to będzie 60. 60. Zgadza się. Jeszcze jeden przykład. 18 i 12. Możemy spróbować zrobić to poprzednią metodą, czyli metodą rozkładu na czynniki pierwsze. NWW, inny kolor, NWW z liczb 18 i 12. Rozkładamy na czynniki pierwsze. 18 to jest inaczej 2 razy 9, a 9 to jest inaczej 3 razy 3. Czyli 18 to jest 2 razy 3 razy 3. Rozłóżmy 12. 2 razy 6, a 6 to jest 2 razy 3. 12 to jest inaczej w rozkładzie na czynniki pierwsze 2 razy 2 razy 3. Wykreślamy te liczby, które się powtórzyły. Tutaj nam się powtarza dwójka i trójka, zatem nie weźmiemy pod uwagę. Przepisujemy 2 razy 3 razy 3, to daje nam 18. I żeby mieć dwunastkę, musimy pomnożyć jeszcze przez 2. 2 razy 2 mamy, razy 3, czyli te trzy liczby, ta, ta i ta, daje nam dwunastkę. Czyli to, to i to daje nam dwunastkę. W związku z tym najmniejszą wspólną wielokrotnością jest 36